państwo posłowie, koledzy zadający pytania. No, pojawiło się wszystko praktycznie rzecz biorąc, od straszenia jak zwykle polskiej wsi, to robicie od 2 lat, że polska wieś umiera po rządach Prawa i Sprawiedliwości. Konie straszycie. Zachęcam, żebyście przeczytali artykuł Sukces koni arabskich z Michałowa. Ostatnio trzy, niech pan pozwoli skończyć, ostatnio 3 nagrody, nagrody pieniężne, około 600 tysięcy dolarów. O tym trzeba też wiedzieć, panie pośle, jak się takie rzeczy mówi publicznie. Zwierzęta futerkowe, jak pan wie, ustawa nie jest procedowana jeszcze w Sejmie, więc też nie straszcie, będziemy o tym dyskutować. Więc przechodząc do sytuacji, jaka jest w polskiej weterynarii, myślę, że panowie, powinniście sobie, szczególnie panowie z PSL-u, powinniście sobie spróbować sami odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ stan, jaki zastaliśmy 2 lata temu w polskiej weterynarii, był zgoła agonalny. I o tym doskonale wiecie. Jesteście też doświadczonymi parlamentarzystami, doskonale wiecie, że system, który działa, tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, jak byłem wojewodą, następowały zmiany administracyjne, to ten system, który działa od 99 czy też od 2000 roku dotyczący inspekcji weterynaryjnej jest po prostu zły. I doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Tylko nikt nie miał odwagi oczywiście dotknąć tego, bo jest tak zwana państwowa inspekcja i tak zwana prywatna inspekcja. I jeśli w państwowej inspekcji jest marazm i brak jest środków na dobre wynagradzanie, to w tej tak zwanej prywatnej inspekcji zupełnie nieźle sobie ci ludzie radzą, jeśli chodzi o wynagrodzenia. I ja im tego nie zazdroszczę, tylko nadzór, a właściwie opiekę nad weterynarią przejąłem praktycznie rzecz biorąc 1,5 tygodnia temu. I mamy pewien, to nie jest tłumaczenie, ja się z tego nie tłumaczę w żadnym wypadku. Tylko chcę od razu powiedzieć, że jestem po rozmowach ze służbami weterynaryjnymi. Mamy pewien sposób na to, żeby spróbować ten system zły, który funkcjonuje. Nie oceniam pracy, tylko oceniam system wynagradzania tych ludzi za ciężką pracę. Spróbujemy ten system zmienić. Oczywiście prawdopodobnie po moim wystąpieniu już teraz powstanie znowu w tych służbach może jakiś niepokój, co wymyślimy. To, co wymyślimy, pokażemy służbom weterynaryjnym i będziemy z nimi o tym dyskutować. Przechodząc jeszcze teraz do szczegółów, chcę przypomnieć jedną rzecz, że od 1 kwietnia około 4 miliony złotych zostanie zwiększony budżet na służby weterynaryjne w 5 województwach. Na dzisiaj mówimy o 5, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie oraz podkarpackie. Wiecie dlaczego? Tam jest po prostu zagrożenie i tam jest ASF. Trzeba te służby tam wzmocnić. To jest około 54 etaty zostanie uruchomionych. Pieniądze są na około 54 etaty do uruchomienia, jeśli chodzi o tą kwotę, którą wymieniłem. Chciałbym również przypomnieć kolegom zadającym to pytanie. Zgodnie z ustawą budżetową na rok 2016 nastąpił wzrost wydatków bieżących w wojewódzkich inspektoratach weterynarii o kwotę 7 milionów, prawie 300 tysięcy, w powiatowych inspektoratach o kwotę 18 milionów 783 w stosunku do wydatków na ten cel zaplanowanych w ustawie budżetowej na rok 2015, czyli ustawie, którą wy żeście przyjęli. Pokazuje tutaj znaczącą różnicę, jaka jest, zdając sobie sprawę, że to jest tak i tak w tej chwili niewystarczające. Ale wszystko jest przed nami i jak powiedziałem, działania te zostaną podjęte. Konsekwentnie będziemy próbować dążyć do tego, żeby tym służbom, to jest około 11 tysięcy, ja mówię o wszystkich pracownikach, nie mówię tylko o lekarzach weterynarii. Około 11 tysięcy ludzi pracuje w służbie weterynaryjnej. W tym oczywiście są lekarze. Lekarze wyznaczeni, którzy wykonują swoją pracę w zakładach i lekarze przede wszystkim ci, którzy tą ciężką robotę w terenie wykonują, lekarze powiatowi. Tutaj musimy dokonać w sposób radykalny zmian. I jeżeli zostałem upoważniony do odpowiedzi na to pytanie,
Zadajecie pytanie do pana premiera, czy się w ogóle tym interesuje. Tak, interesuje się. Jest polecenie, żebyśmy praktycznie rzecz biorąc podjęli wszelkie starania, mając na uwadze to, co się dzieje z ASF-em w Polsce, wszelkie starania, które by doprowadziły do sytuacji takiej, że ta praca ma być nie pracą niewolniczą, tylko pracą wykonującą po prostu usługę na rzecz polskich hodowców. Jeśli mówicie również o braku pomocy dla rolników czy też hodowców na polskiej wsi, to ta pomoc jest. Rozporządzenie ministra, które weszło w życie, ministra Krzysztofa Jurgiela, które weszło w życie 28 lutego, pokazuje, w jaki sposób będzie niesiona pomoc dla tych, którzy zaniechają produkcji, bądź też, mówię o trzodzie chlewnej, bądź też w wyniku braku reakcji na stosowanie bioasekuracji, nie wykonają tych czynności i będą musieli zaprzestać produkcji. Co najmniej do 3 lat taka pomoc dla tych rolników będzie. Jeśli chcecie państwo, w drugiej części odpowiedzi udzielę w szczegółach, powiem bardzo o konkretnych. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dodatkowe pytanie zadaje pan poseł Mirosław Maliszewski. Bardzo proszę. Panie ministrze, możemy się oczywiście różnić w stanie oceny aktualnej sytuacji w polskim rolnictwie. Jeżeli chodzi o polityczną stronę tego, to taka różnica jest zasadna, ale proszę zwrócić uwagę, co mówią rolnicy, którzy przychodzą na posiedzenia Komisji Rolnictwa, między innymi wczoraj, odnosili do tych kwestii, o których pan przed chwilą